Witamy Was bardzo serdecznie. Wielu z Was na pewno zwróciło uwagę, że na początku każdego z filmów w Komisji Bułgarskiej pojawia się jakaś dziwna kolejowa makieta. Teraz możecie ją zobaczyć w pewnych szczegółach. Ona ciągle jest robiona, modyfikowana. Jest to moja pasja. Modelarstwo kolejowe zrodziło się we mnie już w dzieciństwie, ale tak naprawdę jego rozszerzenie przypadło mi na czasy bułgarskie i to tak niedawne w sumie, ponieważ kiedy musiałem z domu rodzinnego przywieźć pewne zabawki po dziadku, po bracie, moje osobiste kolejki, zacząłem się interesować i na nowo tą pasję rozwijać. Dzisiaj moja domowa makieta wygląda w ten sposób. Nie żebym chciał się chwalić, ale myślę, że warto pokazywać pewne pasje, warto się nimi fascynować. Myślę, że jest to bardzo pozytywna pasja. Chciałbym zwrócić uwagę, że jako, że jestem kapłanem, to ośmieliłem się postawić tutaj przepiękny wiejski kościół, a przed nim młodą parę, która pewnie pobłogosławiona już wraz ze swymi gośćmi wychodzi na tę przepiękną sielankę. Tutaj mamy gospodarstwo z pewnie lat 50. Tak, staram się, aby mniej więcej budynki były stylizowane na lata 50., chociaż niestety nie mam takiego dobrego doświadczenia i pewnie popełniam wiele błędów. Makieta ta, moi drodzy, składa się z dwóch linii kolejowych, tak zwanych normalnotorowych, czyli z normalnych pociągów, takimi jakimi podróżujemy albo przewozimy towary. Te dwie linie, moi drodzy, są w skali 1:87, a więc w skali tak zwanej H0. Ale tutaj po środku znajduje się tak zwana kolej leśna, a więc wąskotorówka. Zmobilizowało mnie do tego obecność wąskotorówki, tak zwanej średzkiej kolei dojazdowej, kiedy wielokrotnie miałem okazję ją obserwować, czy to w internecie, a w zeszłym roku udało mi się ją zobaczyć na żywo, więc postanowiłem tutaj zbudować taką własną kolej właśnie leśną, a więc wąskotorową. Tam nawet na końcu możecie zobaczyć pewien skromny pociąg z wagonikami. Typowa lokomotywa, która mogła jeździć w tych czasach lat 50., 60., 70. właśnie w Polsce. To tak krótko o mojej pasji. Są tu, jest tu sklep, jest pensjonat, jest jakaś mała fabryka, różne samochodziki, które każda ma jakąś swoją historię i pewnie musiałbym tu mnóstwo opowiadać, aby to wszystko zrozumieć. Moi drodzy, ciągle jest to modyfikowane. Staram się to robić metodą bardzo ekonomiczną, ponieważ modelarstwo nie należy do zbyt taniego hobby, ale dzięki pomocy wielu przyjaciół, wielu znajomych, ale również dzięki pracy rąk własnych właśnie mogłem coś takiego stworzyć. Zwróćcie uwagę chociażby na te ogrodzenia wokół budynków. Te ogrodzenia to naprawdę żmudna praca, ale efekt takiego ogrodzenia naprawdę daje niesamowite wrażenie. Tutaj jeszcze pokażę ogrodzenie tego gospodarstwa wiejskiego, które zajęło mi no pewnie z tydzień krojenia, wycinania i sklejania. To tyle, moi drodzy. Pewnie jeszcze nie jeden pociąg zobaczycie w swoim życiu, a na mojej makiecie na pewno również wiele pociągów jeszcze będzie jeździło. To tyle, moi drodzy. Bądźmy pozytywnie zakręceni. Pozytywność jest zawsze cechą bardzo dobrą i bardzo szlachetną, zwłaszcza dla kapłanów, którzy powinni tą pozytywnością promieniować. Szczęść Boże.